Trójkę dzieci z jednego suwalskiego przedszkola i jednej grupy dotknęło wirusowe zapalenie opon mózgowych. Stan maluchów jest dobry, poinformowała nas Anna Radzewicz, powiatowa inspektor sanitarna w Suwałkach. Zakażone dzieci to 3-4-latki. Pierwsze z nich zachorowało w maju. Informacja o zakażeniu dotarła do sanepidu z suwalskiego szpitala, do którego trafił maluch. W następnym miesiącu objawy chorobowe pojawiły się u następnej dwójki dzieci. Te również trafiły pod opiekę tutejszej lecznicy. Wszystkie dzieci są podopiecznymi tej samej placówki i członkami tej samej grupy przedszkolnej. Jak nas poinformowała Anna Radzewicz, miejscowi inspektorzy sanitarni niezwłocznie podjęli działania mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenieniu się wirusa. Do dyrekcji przedszkola jako pierwszy trafił nakaz wzmożonego nadzoru sanitarnego. Zalecono, by okresowo zmniejszyć liczebność grup dzieci, aby w porach przychodzenia i odbierania podopiecznych z przedszkola nie kumulować maluszków z różnych grup w jednej sali, dzięki czemu sprawnie i szybko udało się ograniczyć transmisję wirusa, podaje Anna Radzewicz. Z użytku wycofano wszelkie miękkie, pluszowe, materiałowe zabawki, które mogłyby stać się nośnikiem zakażenia. Dzieci mają aktualnie do dyspozycji tylko takie przedmioty, które można dokładnie umyć i zdezynfekować. Zalecono, by w przedszkolu wprowadzić zaostrzenie reżimu higienicznego. Uczestnicy zajęć i personel mają obowiązek częstego mycia i dezynfekcji rąk. Kontrola przeprowadzona dość szybko po wydaniu nakazu potwierdziła, że wszystkie zalecenia zostały wzorcowo wdrożone i są realizowane. Uzupełnia powiatowa inspektor sanitarna i dodaje dobrą informację, że na bieżącą chwilę nie odnotowano kolejnych zakażeń. Nie zmienia to jednak tego, że w placówce inspektorzy pojawiają się bardzo często i drobiazgowo sprawdzają, czy od wdrożonych zaleceń nie pojawiają się odstępstwa. Ten nadzór w placówce potrwa z pewnością do wakacji, informuje Anna Radzewicz. Wirusowe zapalenie opon mózgowych wywoływane jest przez mikroorganizmy żyjące w wilgotnym środowisku, ślinie, wydzielinie z nosa lub fekaliach. Rozprzestrzenia się więc drogą kropelkową lub poprzez brudne ręce.